Witam Państwa serdecznie. Oczywiście nie jest łatwo, to każdy wie, coś nowego dodać. Ale coś nowego w historii tworzy się zawsze, jak się zacznie od czegoś starego. Podwiązać się trzeba do tego, co już wiemy i spróbować zrozumieć to samo zjawisko. Na przykład bitwa pod Grunwaldem, bo dzisiaj można ją na różne sposoby rozważać. I zawsze jest to pasjonujące. Oczywiście domyślam się, że ma tu być więcej gawędziarstwa niż historii, ale spróbujemy przeciwstawić się temu, co stało się tendencją groźną, aczkolwiek na szczęście uboczną, że to był obłęd. Że to była jakaś niepojęta rzecz, albo dywersja, bo to się jeszcze mówi i tak dalej. Oczywiście dywersję też żeśmy mieli, ale oczywiście sowiecką, czyli to namawianie. I tu jest istota naszego powstania. Dla Warszawy jest to katastrofa. Dla Polski jest to tragedia. Dla Europy jest to ratunek. Jeszcze nie umiemy spojrzeć na powstanie z lotu rakiety. Rakiety, która spadłaby na nas, spadłaby na innych, która by nad Warszawą być może do tego czasu już latała. Powstanie ostrzegło Zachód, kto do nich idzie ze wschodu, bardziej niż cokolwiek innego. Wystarczy wziąć pamiętniki Eisenhowera, krucjata w Europie. On mówi, nic tak mnie nie odsłoniło istoty państwa Stalina, jak powstanie warszawskie i zostawienie warszawiaków celowe. Pamiętajmy, to była felonia. Felonia po łacinie oznacza najgorszy rodzaj zdrady na polu walki. Wbicie miecza koledze, przyjacielowi obok, w plecy. To nastąpiło nad Wisłą. Ale istota jest gdzie indziej. Bardzo często przerzucane jest wina na Rosję. Nieprawda. Oni się naprawdę rwali do walki. Oni naprawdę nie chcieli być zatrzymani. Najlepszym dowodem są pułki zaporowe NKWD, które strzelały do Rosjan. Mam przyjaciela na Krymie. Mogę zdradzić. Nazywa się, tylko imię zazmę przed chwilą, Aleksander Wiśniewski. Saszka. Świetny, zresztą rzeźbiarz. Też tak tu do tematu tego naszego filmu. Saszka urodził się prawie dokładnie, już tam bez detali, w momencie, gdy jego ojciec ginął na moście Kierbedzia. 18 września 44. On się na Krymie urodził. Przyjechali frontowiki. Jak to było? Samogon i agurcy. I mówi, dopiero pod koniec matka usłyszała, jak jego dziadowi powiedzieli, eto nie Germancy, eto nasi nam w spino strzelali. Cały batalion Michała Wiśniewskiego zginął na tym moście. A kto z was zna i wie i pamięta, filmy oglądał, most był zerwany tylko na samej końcówce. Woda była po pachy. Wisła była wyjątkowo płytka, zresztą dzisiaj podobno. I on porwał za sobą całą, jak to mówili Rosjanie, rotę, czyli kompanię. 100 kilkudziesięciu chłopak. Przelecieli po tym moście i przechodzili na drugą stronę. Niemcy nawet nie za bardzo się zorientowali w tym całym ataku. Ale w momencie, kiedy właśnie znaleźli się na tym przechyle mostowym, zaczęto strzelać ze wschodu. I on dostał w plecy i padł. Jest pochowany na cmentarzu na Brudnie. U tę wiadomość, czy inaczej, dokumenty na temat ojca, jego fotografie, jego opis i tą opowieść przekazał mi Saszka, jak z tego Krymu wracałem tu. I wiecie, na kogo trafiłem? U państwa Rosikoniów tam gdzieś, gdzie oni są, Izabelinie, na Normana Davisa. I w polskim wydaniu swojego powstania on tego Wiśniewskiego umieścił z tą tradycją. Prawdę poślizgnął. My sobie słabo zdajemy sprawę z rzeczy, które się nie stały. Jak się coś nie stało, to znaczy, że nie mało być. Nie, to nie zawsze jest tak. Zachód był wręcz podminowany komunistami. Co było we Włoszech? 50% rządów mają. Co we Francji? No tam rządzą związki zawodowe komunistyczne, L'Humanité i to wszystko, przecież tam aż kipi. Teraz sobie w tym wszystkim wyobraźcie Armię Czerwoną. No tak by należało sobie wyobrazić. Mają nam surmy bojowe i węgle do szturmu nie dają.
się miał, aż na grzechu, czy słońca żal, czy chłodna noc, prowadzi nas pod ogniem wzru. Ten pierwszy marsz to właśnie ze. Na razie jedziemy zgodnie. Cóż sądzę w naszej akadrace? No i bemu, karabinów, karabinów. Cóż sądzę, chleb nasz suchy bez żadnych czemu. Cóż sądzę, tu na naszych pełno mamy dziób, bo nasz obronny wał mocniejszy jest od są, a nasze serca twardsze są zawinie najcięższy dziób. Bez chemu z nasza skroń, lecz lęknie pocisk on, bo nasza wola to jest najwspanialsza polska broń. A gdy pobudka zagra oblany w świcie, na śmierć i życie, w chuj pójdziemy światu, oznajmi pysią i dzwonów biciem, że w boju tym zwyciężymy, bo nasz ogromny wał mocniejszy jest od skał, a nasze serca twardsze są od stali, najcięższy dzień rozkazę kompanijny postrzegi dom. Wojsko dziennie maszeruje, wrogu zwiata, wrogu sprząta, nikt nigdzie nie Hanging out with this monkey man. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tell you, baby, I only had a pill. Hanging out with this monkey man. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tell you, baby, hanging out with this monkey man. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tell you, baby, hanging out with this monkey. Śpiewamy razem. La, 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 la. La 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 la. Ska ska. La 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 la. La 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 la. 'Cause you're a monkey man, hugging up a big monkey man. 'Cause you're a monkey man, hugging up a big monkey man. Ay ay ay, ay ay ay. Tell you, baby, hugging up a big monkey man. Ay ay ay. Ay, ay, ay. Tell you, baby, hugging up a big monkey. Then it's solo tenor. Tell you, baby, hugging up a big monkey man. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tell you, baby, hugging up a big monkey man. No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Baby, hugging up a big monkey man. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Tell you, baby, hugging up a big monkey. Listen, la, la, la. La, 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 la.
la, ska, ska, la, 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 odważnym być dla jednej tej przyczyny, wiedzieć wow, gdzie, kiedy, jak, po co zrobić swoje z miłością i dobrze spać nocą, wiedzieć gdzie dobro, wiedzieć gdzie zło, wiedzieć gdzie usłyszysz ja kocham go. A moje myśli nie mają żadnej doktryny, widzą się tylko twoje świetliste daniny. Hej, a on powiedz spoko, świat projektuje tutaj twoje trzecie oko, powiedz hej. Gorąco, rąc, tak gorąco, 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 jest tak gorąco, 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 jest mi gorąco, 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 jest tak gorąco, rąco, tak gorąco, rąco. Hey, au! Jest mi gorąco, 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 jest tak gorąco, 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 jest tak gorąco, rąco, tak gorąco, rąco, tak gorąco. Gorąco, mamy to. Jest mi gorąco, 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 jest tak gorąco, gorąco, gorąco. Uwaga, jest tak gorąco, gorąco, tak gorąco, gorąco, tak gorąco. Zrobię seks. Jest mi gorąco, gorąco, jest tak gorąco, 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 jest mi gorąco, gorąco, gorąco. To jest taki trik. Ja śpiewam, jest mi gorąco i potem jest rąco, rąco. Dwa razy jest gorąco, gorąco, a raz jest rąco, rąco. Dwa razy gorąco, gorąco. Tak, jest rąco. Jest, wyczujemy się. Jest mi gorąco, gorąco, gorąco. Jest tak gorąco, gorąco, gorąco. Uwaga, jest tak gorąco, tak gorąco, rąco, tak gorąco. Takie nagłe rąco. Teraz wyjdzie. Dobra. Jest mi gorąco, 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 gorąco. Jest tak gorąco, gorąco, gorąco. Jest tak gorąco, gorąco, gorąco. Jest tak gorąco, gorąco, tak gorąco, gorąco, tak gorąco, gorąco, gorąco.
kiedy teraz pali mnie. Nie wiem, co mam zrobić, gdy pragnienie tu nabrzmiewa. A ja mogę to zaśpiewać, jest gorąco, 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 jest tak gorąco, 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 jest tak gorąco, gorąco, tak gorąco, gorąco, tak gorąco. Jest gorąco, już nie when I feel so good, I got the boogie in my bones. When I feel so good, I got the boogie in my bones. Can you see me dancing, dancing baby all night long? Can you see me dancing, dancing baby all night long? Come on baby, let's do the boogie boogie shuffle. Come on baby, yeah, let's do the boogie boogie shuffle. I ciągle desesperado, i pronto contestando. Quizás estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasaron días, yo desesperado, tú contestando. Así pasan los días, yo desesperando, tú conversando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieres. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días, yo desesperando, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días, yo desesperado, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Así pasan los días, yo desesperando, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Así pasa lo mismo, yo desesperado, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo tiempo pensando, pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Thank you.
Thank you.
Nic się nie dzieje przypadkowo, a my chcemy, żebyście dostali z niedosytem. Dziękujemy. No dobra, jestem strasznie tak podatny na perswazję. Ostatni numer. Patrzą dzieci Babilonu. Wszystko. Pogoda nam sprzyja. W tym numerze będzie wszystko. Sprzyja. Thank you.
do da da da. Sally Brown is a girl in town. Sally Brown is a girl in town. Oh, 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 don't mess around, no, she. 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 Sally Brown, yeah, she. Quizás, quizás.